kochani, witam was w kolejnym unpackingu. Dzisiaj mamy paczkę ze smyka. Nie będę wam na razie mówić, co to jest, ale to kolejna figurka, której na pewno się u mnie nie spodziewacie. I nie jest to koń. Po raz kolejny. Właśnie przed chwilą wyciąłam ze smyka, bo zamówiłam tą paczkę jako, wiecie, po prostu do sklepu stacjonarnego smyk. Polecam wam tak zrobić, ponieważ paczka jest, przesyłka jest wtedy darmowa, więc to się opłaca wybrać. Okej. O, pudełko. Zastanawiałam się, czy to będzie w pudełku, ale okej. Widać, że jest w pudełku. Jak widzicie, jest to taki zestaw. Mamy tutaj farmera, kozę, jakieś grabki i jabłka. Już zaraz spróbuję to otworzyć. Zobaczę, tak, jest to taśma. Więc otworzę może to z tej strony. Jeżeli mi się uda. O, udało się. Nigdy nie otwierałam tego pudełka, ale jak widać, łatwo się otwiera, bo to jest inna grafika w tym pudełku. Zobaczcie. Jak widzicie, jest to ze Schleicha. No i właśnie zaraz wyjmę z tego te rzeczy. Kózkę. Na szczęście jest to samiczka. Kozica w sensie, więc idealnie się składa. Okej, teraz poczekajcie, spróbuję wyjąć to, co jest tutaj, te akcesoria. Mam kolejne grabki do kolekcji, kolejne jabłka. O. Więc tutaj z akcesoriami mam właśnie jabłuszka, kolejne do kolekcji i grabki. Jedno jeszcze takie mam. Te widły, czy... no wiecie. Tutaj mam takiego oto pana. A nie, myślałam, że ma złą stronę nogi, ale jednak nie. Takiego oto pana. Jest to taki farmer. I no, całkiem spoko. Wygląda właśnie... O, na szczęście ma ruchome ręce. Także jest tam spoko. Myślę, że może być stajennym w stajni, będzie fajnie. Może też wystąpić zebrze z klasą, zobaczę. Bo właśnie to jest kolejna rzecz, której potrzebowałam na zebrze z klasą. Ale głównie chodziło mi właśnie o tą kozę. Bardzo jest ładna. I na szczęście jest to kozica, więc idealnie się składa właśnie. No. I zaraz zobaczę, z którego roku to jest. 2000... Czekajcie. 16. O, to całkiem nowy. Także, no, fajnie właśnie wygląda ta koza. Naprawdę jest ładna. Podoba mi się. No, także to jest właśnie ten cały zestaw. To jeszcze pudełko. O, może zamknę to pudełko, bo to dziwnie wygląda. Czekajcie. Zamknę to pudełko, bo to dziwnie wygląda. To właśnie wygląda w całości, jeszcze z pudełkiem. Piszcie, co o tym myślicie, czy macie ten zestaw, czy też nie. Ale i wam serdecznie polecam, tylko ostrzegam, że jeżeli chodzi o smyk, no to dość długo się czeka, bo zamówiłam tą paczkę w poniedziałek, a dzisiaj jest piątek, więc no wiecie, trochę musiałam czekać, ale jednak mimo tego opłaca się, ponieważ jeżeli zamówicie, jeżeli wybierzecie opcję zamówienia do sklepu stacjonarnego w waszej okolicy, to wysyłka będzie darmowa, także to się akurat opłaca. No, także tak to właśnie wygląda, piszcie, co o tym myślicie. I to już będzie ostatni unpacking na jakiś czas. Także koniec na razie z unpacking
unpackingami, potem zobaczymy, jak to będzie. Ale na razie na jakiś czas nie będzie. Przez jakiś czas nie będzie unpackingów, no. Ale oczywiście czekajcie też na inne filmy, także do zobaczenia w kolejnych.